serialu ciąg dalsza, inspiracje codzienne, codzienne inspiracje. Wojtek Pietraszek zaprasza do oglądania dalej i się uinspirowania. Tym razem trochę taki bardziej lightowy riff. Sam motyw jest całkiem fajny. No i teraz na czym tutaj to polega? Najpierw jest tak, że gram pustą strunę A. No i na strunie D, czwartej, robię to legato, czy tam hammer on. A na strunie trzeciej G robię tutaj po prostu vibrato. Akurat zakończenie może być różne, alternatywne, albo takie, w zależności oczywiście od naszych upodobań, no i w zależności też oczywiście od skali, ponieważ tutaj nie rżniemy jak głupi do sera, tylko po prostu lecimy po danej skali. Akurat tutaj używam amol skala. No i teraz kwestia jest taka, że później dokładam jeszcze jeden dźwięk, gram tercję. Czyli gram na strunie D na piątym progu i na strunie G na czwartym. I wtedy mamy współbrzmienie dwóch dźwięków. I później tercję drugą, tercję małą. Gram właściwie prawie że to samo, tylko że już tercjami po dźwiękach ze skali, czyli... się oczywiście dalej zacząłem kombinować, dalej jakby mniej więcej jakby mogłoby wyglądać rozwinięcie utworu po tym pierwszym motywie. Tutaj oczywiście no kwestia jest taka, że nie ma powiedzmy jakiejś ściśle określonej zasady, które to dźwięki by fajnie brzmiały. Jeśli chodzi o te tercje, które tu robiliśmy, to jest sprawa dosyć prosta. No bierzemy na dwóch strunach najbliższych dwa dźwięki ze skali, bierzemy akurat tercję, raz małą, raz wielką, w zależności od skali, w której się poruszamy, prawda? Czyli na przykład F i A, G i B, A i C, C i E. We'll be right back.
znowu się zacząłem zabawiać. W każdym razie widzicie, musicie mieć świadomość cały czas używania skali. Dzięki temu możemy coś naprawdę fajnego tworzyć. Bo jeśli bym nie myślał, o jakiej skali gram i gram po prostu jakąś na przykład tercję małą, gram po progach, no to by trochę głupio. Też ma to jakiś swój urok, jednak no chyba nie do końca taki melodyczny, jakbyśmy chcieli. Papatki, będziemy znowu się dalej bawić.